Chciałem Wam opowiedzieć pewną historię. Zamknijcie oczy. Wyobraźcie sobie Łukasza, rocznik 1982. Urodził się w Mielcu. Kiedy szedł do szkoły, tworzył się rząd mazowieckiego. Pojawiły się nowe nadzieje. Niestety, rok później, w wyniku transformacji gospodarczej, upadają zakłady, w których pracowali jego rodzice. Rodzice wiedzieli, żeby dać szansę swoim dzieciom, muszą wysłać ich na korepetycje, muszą ich wysłać na kurs języka angielskiego. Ojciec Łukasza łapał 3 prace, nie było go w ogóle w domu. 10 lat później Łukasz idzie na studia. Idzie na studia do Warszawy. Nie dostaje się na studia bezpłatne, ponieważ jest rocznika wyżowego, brakło mu punktów. Zostają mu studia zaoczne. Pech trafił, że w roku 2001 mamy bezrobocie na poziomie 20%. Łukasz nie jest w stanie znaleźć pracy w Warszawie. Aby sfinansować studia, musi na wakacje wyjechać do Holandii. Spędza dziesiątki godzin w autokarach i pomimo tego, że jest całkiem nieźle wykwalifikowany, musi pracować w takich samych pracach jak jego koledzy, znacznie gorzej wykwalifikowani z Algierii, Maroka czy Tunezji. Łukasz jest traktowany jako obywatel trzeciej kategorii. Kilka lat później Łukasz kończy studia zaoczne i w 2006 roku, kiedy po wejściu Polski do Unii Europejskiej poprawia się koniunktura, Łukasz łapie dobrą pracę. 2 lata wcześniej w Holandii Łukasz poznaje Kasię. Kasia spod Olsztyna. Kasia ma to szczęście, że poza językiem angielskim zna też trochę język niemiecki, dlatego że w czasie wakacji obsługiwała niemieckich turystów na Mazurach. Kasia ma więcej szczęścia niż Łukasz. Pod koniec studiów łapie pracę w korporacji zagranicznej. W 2006 roku zaręczają się, rok później biorą ślub i biorą kredyt. W tamtym czasie, jeszcze przed kryzysem 2008 roku, banki udzielały tych kredytów stosunkowo chętnie. Ale jest to ogromny kredyt, ponieważ mieszkanie w Warszawie kosztuje wielokrotność ich miesięcznych dochodów. Przychodzi kryzys. Kasia zachodzi w ciążę, a jednocześnie Łukasz traci pracę. Szuka nowej. Trzeba opłacić bardzo wysokie odsetki od kredytu. Rata miesięczna jest nieubłagana. Łukasz znajduje pracę, ale musi często odpracować nadgodziny. Zarabia dużo, widać te efekty w portfelu, ale nie ma go w domu. Kasia nie jest tym faktem zadowolona, ponieważ zostaje sama z dzieckiem. Mieszkają na grodzonym osiedlu. Nie ma tam żłobka, nie ma przedszkola, sąsiedzi zamykają się w czterech ścianach, nie bardzo chcą pomóc, a dziadkowie daleko, jedni w Mielcu, a drudzy w Olsztynie. Małżeństwo Kasi i Łukasza zaczyna przeżywać problemy. W 2014 roku na małżeństwo spada grom z jasnego nieba. Ojciec Kasi dostaje wylewu. Paraliż. Trzeba zorganizować opiekę. Ze środków, które posiadają, próbują szukać pomocy i opłacają opiekę na kilka miesięcy, ale środki się szybko kończą i zostaje jedyna opcja. Kasia musi wrócić pod Olsztyn, żeby zająć się ojcem. Więc wsiada w autobus i rusza. Dojeżdża do ojca i tak naprawdę dzieli swój czas pomiędzy opiekę nad domem, a opiekę nad ojcem. To dla Kasi jest trochę ulga, dlatego że do tej pory siedziała głównie w domu, a przecież nie po to kończyła studia, aby zostać kurą domową. Zresztą co chwilę wysłuchiwała opowieści rodziców, że nie po to jest pierwszym magistrem w domu, aby teraz niańczyć dziecko i zaspokajać zachcianki swojego męża. Małżeństwo wpada w tarapaty. Młody Kuba, ich 6-letni synek, zaczyna mieć pierwsze problemy wychowawcze. W tym czasie, kiedy Kasia funkcjonuje w tym wahadle pomiędzy Warszawą i Olsztynem, w internecie Łukasz poznaje Ankę. Anka go rozumie, wie, że potrzebuje się wygadać. Jakoś tak się dzieje, że w końcu się poznają, Kasi nie ma w domu, dochodzi do romansu. Małżeństwo staje pod znakiem zapytania, separacja. Mamy rok 2017, coś się zmienia, umiera ojciec Kasi. Kasia może wrócić na stałe do Warszawy. Młody Kuba już może chodzić do szkoły, więc nie ma problemu z opieką nad dzieckiem. Ale tak naprawdę nie wiadomo, jak tą całą historię poskładać od nowa. Rodzice Łukasza z tradycyjnego Podkarpacia mówią mu: słuchaj, synu, walcz o to małżeństwo. Zostaw romans, walcz o Kasię, zwłaszcza, że cię je potrzebuje. Wpadła w depresję, macie kredyt do spłacenia, co najważniejsze, macie dziecko. Łukasz walczy o to małżeństwo. Łukasz wraca do Kasi.
Jest rok 2019, mają 37 lat, ale tak naprawdę ciężko powiedzieć, że ich historia kończy się happy endem. Czy ta historia musiała się tak skończyć? Czy to wszystko jest wynikiem błędów, które popełnili w swoim życiu? A może jest tak, że to rzeczywistość społeczno-gospodarcza zdeterminowała ich wybory i sprawiła, że znaleźli się w takim, a nie innym miejscu? Pytanie, czy jako społeczeństwo możemy tę historię zostawić samą sobie, czy jednak powinniśmy coś z tym zrobić, aby takie historie, która oczywiście jest zmyślona, nie powtórzyły się w rzeczywistości. I o tym chciałem z Państwem porozmawiać i z moimi gośćmi na panelu podczas 5. Kongresu Klubu Jagiellońskiego 12 stycznia w Łodzi.